Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku Sekiro Shadows Die Twice. I tak jak obiecałem, tak na początku tego odcinka ruszamy na bossa. Na bossa, przed którym tak naprawdę zatrzymaliśmy się na samym końcu poprzedniego odcinka. I mam nadzieję, że nie przyprawi on nam więcej problemów niż ja miałem za pierwszym razem pokonując go. A jest bardzo upierdliwy, naprawdę jest mega upierdliwy. Z tego względu, że ma bardzo dużo różnych ataków, tych zwłaszcza, których nie możemy powstrzymać. A, właśnie, pytanie. Czy ja czasem nie powinienem wydać pieniążków? No cóż, dobra. Zobaczymy. Może się uda, ale teraz tak, sztuki walki... Czy ja chcę garść popiołu? Mogę chcieć garść popiołu. Coś jeszcze? Jedno pęknięcia. Kurde, bo garścią popiołu może będziemy w stanie go w jakiś sposób tam oślepiać. No ale dobra, no zobaczymy jak będzie. Na razie tykwy lecznicze. I tyle. Ewentualnie, o właśnie, petardy. Let's go. Zdeprawowana mniszka. No, 3, 4. I cała... I cała postura poszła. O, no właśnie, o tym mówiłem. Niestety, ale ciężko mi jest... Okej, okay, jedne są podcięcia, drugie są... Raz. Okej. Okay. Postura. Małe obrażenia. O, no to było duże obrażenia. Lekka wycofka. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Lekka wycofka. O! Dobra. Musimy mieć więcej miejsca na nią. Ona nas niestety bardzo mocno przesuwa. No, ej, odskoczyłem na bok. Nie ściemniaj. Musimy jej zbić dużo zdrowia, żeby zacząć jej zbierać tą staminę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Co ciekawe, jeżeli odbijamy odpowiednio ataki, czyli je odbijamy, a nie po prostu się bronimy, to nie może nas wyprowadzić z równowagi całkowicie. Ajajajajajajaj, dałem się. Okej. Nie bądźmy greedy. O, kurde, wracała tym ostrzem, no. Teraz. Oż ty w życiu. Z tym całym, kurde, pchnięciem. To jest taka masakra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Raz, dwa. I podcięcie. Okej. Ale wlazło.
cięcie, dobra. Raz, dwa, trzy, okej. Okay. Naskok, naskocz. Dobra. Nie. Oczywiście powinienem robić kontrę Nikiri, tak, jasne, jak najbardziej, ale nie czuję tego. Wolę uskoczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zdupcamy, bo jesteśmy pod ścianą, nic nie widzę. O! Ajajaj! Zrobiłem unik, znaczy uskok, a nie podskok. Okej. Okay. Niestety nic więcej. What? Jakim cudem? Okej, odskok. No nie wierzę! Wstawaj! Okej, jestem znowu przy ścianie. Nie, 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 nie. Granulka. O, come on! Okej. Spoko, spoko. Znaczy nie wiem czy spoko, ale warto było ją zaraz atakować znów. Bo jej spada. Raz, dwa. Okej. Okay. Uwaga. Trzy, cztery, pięć. Dobra. Okej. Okay. Powoli jej się tutaj zdrowie kurczy. Wow! Wraca! Dobra. I ucieczka, dobra. Oczywiście jak dostaję na zdrowie, to o wiele więcej staminy schodzi. Dobra, może sama sobie nabije. Okej, mamy ją. Dobra, jest. Ua! Mamy cię. Egzekucja Shinobi. Trzeba być cierpliwym do tego bossa. Zdecydowanie. Bo są okienka, ona nie jest aż taka szybka, ale ma bardzo duży zasięg. Wspomnienie walki z niezwykłym przeciwnikiem, które wciąż żyje w sercu wilka. Zjednocz się z posążkiem. Rzeźbiarza i stawczy o wspomnieniu, zdeprowadzona mniszka strzegła wejścia do jaskini w głębi wsi Mibu. I technika oddychania Mibu, czyli możemy nurkować. To jest to, o czym mówiłem. To jest to, o czym mówiłem, czyli możemy teraz nurkować wszystkie miejsca, gdzie w zasadzie była woda. Tak naprawdę tam są pod wodą jakieś skarby. Jest na pewno masa. O, weźmy od razu sobie wzmocni... siła ataku. Tam jest również masa skarbów, więc fajnie praktycznie wszędzie, gdzie była woda, zajrzeć pod wodę. Okej. No i tutaj teraz za tym wszystkim kryła się oto taka właśnie jaskinia, której w zasadzie nic więcej, oprócz tego, co jest tutaj, nie ma. Ale to jest jeden z dwóch przedmiotów, które wysłał nas Kuro. Kamień znaleziony na ołtarzu położonym w głębi wsi Wodnego Ludu. Kamienie pojawiają się czasem w ciałach tych, którzy od dawna
piją ze źródlanego strumienia. W kapliczce małżeńskiej ofiaruj pachnący kamień pomyślności. Jeden ze składników kadzielnicy, który boski potomek potrzebuje do zerwania nieśmiertelności. Tego typu kamienie ochronne są szczęśliwym znakiem, słodko pachnącym darem ślubnym. Palankin czeka z otwartymi ramionami. Czyli mamy jeden z przedmiotów, które Kuro chciał i pożądał. Teraz wypadałoby znaleźć drugi, co? Teraz wypadałoby znaleźć drugi. Tak się zastanawiam, czy się tutaj nie cofnąć. No tak się zastanawiam, czy się tutaj nie cofnąć do tej wsi Mibu. Nie wiem, co ja zrobiłem, a ten kurz rzuciłem. Czy się nie cofnąć do wsi Mibu? Ostatni użyty posążek. I tam zanurkować. W tym jeziorze, które było w pobliżu. Wsi Mibu. Warto by było, no bo jesteśmy w sumie w pobliżu, nie? Więc czemu nie? Ewentualnie może jeszcze wcześniej zanurkujemy. Mianowicie tam, gdzie była skrzynia pod wodospadem. Aha, no tak, przecież ja się tutaj zrespiłem. Ale okej, może też być. Myślałem, że koło młyna wodnego. Także mamy kolejnego bossa odhaczonego. Teraz trzeba znaleźć jeszcze ten drugi składnik i będzie można do Kuro wracać. Okej. No i oczywiście możemy zanurkować R2, L2 płyniemy w górę. Czy coś tutaj znajdziemy? A, i też przy okazji, Shinobi jest w stanie oddychać pod wodą w nieskończoność. Więc tutaj nie musimy się martwić o taką mechanikę, że na przykład, wiecie, musimy zaczerpnąć powietrza. Nie, możemy pływać praktycznie cały czas pod wodą. Okej. Okay. Łuska. Nam się mega przydadzą. Bo są przecież ci goście, którzy potrzebują właśnie łuski karpiów. A przeskoczmy sobie tu. Czy my mamy tutaj jakiegoś karpia, takiego, którego moglibyśmy... Lekka sakiewka i... Lekka sakiewka. Okej, tutaj mamy jakiegoś, kurde, kozaka. Ała. Czerwone oczy karpia. Karp, który żył w stawie we wsi Mibu. Ma dwoje czerwonych oczu. Karpie mające jedynie czerwone oczy nie mogą stać się panami. Choć uważa się je za stworzenia niepełne, bo nie posiadają idealnej liczby łusek. Ich oczy są ponoć czymś nieprzemijającym. Badacz Dojun z opuszczonego lochu szuka tych oczu, by udoskonalić swoją metodę. Ej! Czyli to jest ten, okej, z opuszczonego lochu. Dobra, kumam. Ciekawy jestem, czy można mu to... Kurde... No. Okej. Okay. Mamy jeszcze jedną rybkę. Po ryjku. Będziemy tak się... No gościu. No patrzcie, no. Chodź tu. Okej, okay. Coś tu jeszcze mamy? Oczywiście, że tak. Kolejnych przyjemniaczków. No. Tak macham jak cepem pod tą wodą, no. Aaaa. No właśnie, macie. Teraz nikt mi nie przeszkodzi, bym otworzył to miejsce. A w niej? Kurde, maska. Koralik modlitewny. Pierwszy z kolejnej czwórki. Proszę. Nie, na górę. Pierwszy z kolejnej czwórki. Bardzo fajnie. Tylko teraz tak, gdzie ja kurde jestem? Aha. Tutaj. No dobra, to możemy sobie w zasadzie tutaj wypłynąć. I do tamtego posążka. Nope. Nie dam wam tej satysfakcji, żeby mnie tutaj jakoś chwycić za nogi. No way. Okej, okay, pyk. A weźmy sobie, podskoczmy do tego dziecka, Divine Child. I zobaczmy czasem, czy tam coś się nie zmieniło przez ostatnie
chwilę. Bo pokonaliśmy w zasadzie takiego. Nie, dobra, nadal jest zamknięte. Czyli jeszcze jednak trzeba coś tutaj zdziałać. Podróż. No dobra, no to w takim wypadku. Jeszcze opuszczony loch moglibyśmy zbadać i podrzucić te oczy do właśnie tego Dojuna. Jeśli dobrze, oczywiście myślę, on się nazywa Dojun? Mam nadzieję, że tak. Bo to jest ewidentnie napisane, kto tych oczu poszukuje, nie? I co może z nimi zrobić. Więc być może to jest jakiś taki quest, który można rozwijać cały czas, prawda? Jeszcze, powiedzmy. Ja go nie zrobiłem, więc w zasadzie ciężko mi powiedzieć. Czy on będzie jakiś wartościowy? No ostatnio dostaliśmy jakiś tam wosk tłuszczowy, który średnio przydatny mi będzie, tak mi się wydaje. Okej, zamek w Ashinie. Podskoczmy do niego po raz kolejny. Cyk. Idziemy sobie górą oczywiście. Jest tu? Ale go tu nie ma! Ej! A czekajcie, tu można podsłuchać go. How is this, Master Dosaku? If we were to use a strong, well-trained samurai like him. Yes, it should work. Begin preparations. Yes, sir. Preparing the rejuvenating water for the glory of Ashina. We begin, my apprentice. Yes, Master Dosaku. To ciekawe. Skubaniec. Czy oni mówili o mnie? Zaraz się, mam nadzieję, że dowiemy. Czekajcie, odpoczniemy sobie tutaj. Odpoczniemy sobie i jeszcze raz spróbujemy tam podejść. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Czy będzie na zewnątrz, bo chcę mu dać te oczy, nie? Jest na zewnątrz. A coś mu nie tak jest. It's not human. Not anymore. Kto? Ah, my dear Shinobi. What's wrong? It's nothing for you from the master. Zaplamiony list chirurga. Potrzępiona, zakrwawiona notatka napisana przez Dosaku, chirurga z opuszczonego lochu. Na dnie stawu we wsi Mibu znajdziesz karpia Sakury. Poznasz go po czerwonych oczach, które ponoć nigdy nie gniją. Potrzebuję ich. We request your assistance once again. No i mamy je. My dear Shin, did you bring what we requested? Tak. Yes. Indeed, Mam you have nadzieję, że nic nie obtained it. spapram. With this, the treatment can be advanced. I'm sure the master will be ecstatic, even if I am not. Try as I might, I'm unable to muster the same level of enthusiasm. Dojun, you novice. Ah, fret not, dear Shinobi. I will perform my duty for the glory of Ashina. Your reward, dear Shinobi. Please accept it with our thanks. Wosk trupi, czyli okultystyczne ulepszenia narzędzi protezy. With this, we can advance the treatment further. Master, I'll bring it immediately. Okej, With this. Dobra, czyli prawdopodobnie jeszcze raz będzie trzeba do niego przyjść. Mam wrażenie, że to nie jest zakończony quest. Czyli jeszcze od nas będą coś wymagali, albo będziemy musieli się skonfrontować z tym, co stworzą. Dajmy odpoczynek. Zobaczymy, czy cokolwiek się zmieni w tej kwestii. Jak już tu jesteśmy, no to warto to pociągnąć, co? Bo później o tym zapomnę, kurde. A, no i nie możemy zapomnieć o tym pijaku, który mamy tam we wsi Mibu, którego mam tam we wsi Mibu rozwalić. Oh, Master Dosaku. What on earth? What? Surely you don't intend to use that on me. Very astute, my apprentice. You are the next subject. Please, no! As I feared, you have strayed from the path of medicine. Why would you do such a thing? No, Master.
The rejuvenating waters have bewitched you. Mm-hmm. Master, please answer me. Please answer me, Master. Why? Why would you answer me? Answer me, Dosaku! Dosaku! No i w takim razie coś mi się wydaje, że zaraz będziemy musieli się z tym Dojunem w jakimś stopniu skonfrontować. A to ciekawe, tego nie robiłem. Tego questa. Nie oddawałem tych oczu karpia, bo jakoś wtedy się jakoś mocno zaabsorbowałem tym, że potrafimy pływać. Było wiele miejsc takich, których... Chciałem faktycznie popływać, a się nie dało. Dobra. Z racji tego, że nie wiadomo... Czy nie będziemy musieli z nim walczyć, to sobie wyczyścimy trochę tutaj troszkę tą drogę wycofki, bo nie wiadomo, co tutaj teraz na nas będzie czyhać. Nic więcej. Ale zobaczcie! W ogóle tam jest coś do podniesienia, widzicie? Czyli można tam jakoś wejść. Albo to będzie otwarte. Tylko pytanie kiedy? I tam chyba też po lewej stronie, widzicie? Taki strumień światła, który jest ewidentnie z znajdźki. No ładnie. To trzeba będzie tutaj zaglądać od czasu do czasu, kiedy się odblokuje jakby kolejna część. Ewentualnie trzeba stąd odejść, bo tak też jest. Czasami jakby sam odpoczynek przy tej kapliczce w pobliżu nic nie zdziała, ale na przykład zdziała przejście do innej kapliczki, takie przeładowanie totalne lokacji. Też jest taka opcja. Zobaczymy. No trzeba będzie pamiętać, żeby tam do niego zajrzeć i spróbować go wyeliminować. Zastanawiam się, czy teraz nie pójść na tego całego pijaka, bo później, kurde, o nim zapomnę, a zawsze dobrze mieć ten jeden koralik modlitewny ze sobą. Co jest, kurwa? Dobra. Coś mamy do pogadania? Nie mamy do pogadania. Okej, okay, żegnaj. Zastanawiam się, czy możemy podsłuchać ją, bądź też jego. Nie. Nie jesteśmy w stanie, dobra. No to też trzeba zwrócić uwagę, bo to też popycha nam questa. My lord, I have procured the ingredients for the aroma. Oh, so that is... The stone for the fountainhead incense? Mm-hmm. What a peculiar shape it is. Yes. It had been made into some sort of shrine. So it was just as Lord Takeru wrote. Yes. There was also an inscription, a sweetly scented bridal offering, written on the altar. Bridal? Hmm. What sort of place was this? It was in a cave, beyond a door made of solid rock. Hmm. In that case, where was the wedding procession headed? No way to know, I guess. Sweetly scented. Hmm? Lord Kuro, that place might be the gateway to the divine realm. Hmm, I see. Sweetly scented. Meaning wrapped in the fountainhead incense. That is what it might be referring to. Oh, and actually, I found something. I discovered there's another scent we must acquire. What is it? The blood of the divine heir of the dragon's heritage. In other words, my blood. Your blood? But my lord, you cannot bleed. Yes, it is true that those of the dragon's heritage cannot bleed. However, in Lord Genichiro's quarters, I found a curious journal belonging to Lord Takeru's page, and it appears there is a way for me to bleed. For now, I'd like to ask you to keep this for me. Pamiętnik Giermka. Stary wpis dziennika Giermka Takeru. Pan Takeru trzymał rękę nad kadzielnicą i usiłował zranić się mieczem. Jednak o dziwo rany natychmiast się goiły i nie uroniły nawet kropli krwi. Pani Tamoe
Powiedziała, bez niego nie możesz krwawić. Ciekawe, o czym mówiła. We just need to figure out how to make me bleed. Perhaps we should ask Lady Emma. As a doctor, she should have much knowledge of the human body. Yes, she may be able to help us. Ej, ale mam wrażenie... mam wrażenie... że to już... było gadane. Zaraz po tym, jak mówił nam o tych dwóch składnikach. There is something I'd like to ask. Yes, what is it? Can the divine heir be made to bleed? Why would you seek to do so? The blood of the divine heir is required to obtain the dragon tears from the divine realm and achieve immortal severance. Oh, I see. It is true that the divine heir's blood cannot be shed by normal means. However, you currently possess the means to do so. The mortal blade. Yes, here you are. Fragment księgi zostawiony przez Takeru zerwanie nieśmiertelności. Dzięki ostrzu śmiertelności można przelać moją krew. Moja krew sprawi, że zapach będzie gotowy, a boska kraina stanie się dostępna. Zerwanie nieśmiertelności będzie na wyciągnięcie ręki. Muszę poprosić Tamoe, by pomogła przy ucięciu głowy. This was written by Lord Takeru? It was. With the mortal blade, you may wound the divine heir, and his blood will be allowed to flow. I see. This brings us one step closer to immortal severance. I shall tell my lord. Of course. I znowu oddam nasza do Kajfasza. Jakby nie mogli sobie porozmawiać razem, nie? Ze sobą. Wolf, did you speak with Lady Emma? Wolf. I did. And? What did she say? That it could be possible with the mortal blade. I see. So the mortal blade will allow my blood to flow. As you wish. Shall we give it a try? The mortal blade was never meant to be drawn. There is no knowing how it will affect you. Burning the incense may help protect you from such harm. Yes. If you insist, then that is what we shall do. Dobra, jeszcze coś masz do pogadania? I see you've gathered some of the ingredients. Keep up the good... Keep up the good work. Śpocio, śpocio. I'm glad you've... Okej. Okay. Goodbye. Czyli ty też nie masz nic. No dobra, to w takim razie skoczmy sobie do... Skoczmy sobie do głębiny. Jeśli mi był ukryty las. Do ukrytego lasu. I spróbujmy załatwić sprawę z tym pijakiem, jak go tak nazywam. Mam nadzieję, że nie przegapiłem i nie zapomniałem o jakimkolwiek innym minibosie. Bo chciałbym zebrać wszystkie możliwe koraliki modlitewne, czyli będzie ich tych pełnych 10, czyli łącznie 40 tych małych. O, nie. Dobra, ja oczywiście tutaj nie będę z nimi walczył, bo już raz z nimi walczyłem, a mi zależy na tym, żeby po prostu tego grubasa dojechać. Jak najszybciej. Dzień dobry, panie kury. Tędy. Na szczęście już tutaj mgły nie ma, czyli nie ma też między innymi tych przeciwników we mgle. A swoją drogą, ci przeciwnicy we mgle, teraz mi się przypomniało, że przecież praktycznie tacy sami byli... w Dark Soulsach. Myślicie, że... Wszystkie małpy wybite? Czy nie? Teraz z nim trzeba będzie normalnie zawalczyć, w sensie jedną kropkę można mu odebrać, ale drugą trzeba będzie z nim zawalczyć. O, panie.
Ale masz całkiem... Podcięcie, tak? Tak się bawimy. Dobra. O! Bije mocno, kurde, z góry. No jeszcze się podpal, tak. Chcę to. Okej. Chyba go mamy. Czyli jednak, nie był aż taki zły. Mętna sake, no i kolejny koralik modlitewny, czyli na naszym koncie są już dwa. Jeszcze gdzieś dwa można by było znaleźć, bądź też pozyskać. I by było so far so good. I teraz tak, posążek, dobądźmy sobie posążek, może być ostatni użyty. Ja bym teraz tak z czystej ciekawości sprawdził jeszcze raz ten wejście do opuszczonego lochu i zobaczył, czy czasem tamto zadanie jakoś nie ewoluowało. Powiedzmy po zabiciu minibossa, no często jest tak, że albo po zmianie lokacji coś się dzieje, albo po zabiciu jakiegoś konkretnego bossa, ewentualnie po zabiciu jakiegoś bossa, tak, wtedy coś tam się dzieje. To jest zamek, aż nie wejście do opuszczonego lochu. Zobaczmy, czy coś tam się podziało. Bo jeżeli to będzie też jakiś tam miniboss, to by było ciekawie, nie? To by było ciekawie, można by było pozyskać kolejny koralik modlitewny, ale w jakiś stopniu te wody odnowienia zdeprawowały tego mistrza. No i nie wiem, co ten nowicjusz, kurde, jak go przemieniło to. Te wszystkie jakieś dziwne eksperymenty. Co z niego zrobiły? Bo sami stworzymy potwora w takim wypadku, nie? Lećmy górą najpierw. Zobaczymy, czy cokolwiek tutaj się pozmieniało. Nic, słuchajcie. Nic nie ma nowego. Ani nie ma otwartych drzwi. Ani nie ma możliwości podsłuchania. Ani nie ma możliwości porozmawiania. Więc no bardzo możliwe, że kiedyś po prostu to jakoś dalej pójdzie. Ewentualnie musimy zrobić coś gdzieś indziej. Też jest taka opcja. Też jest taka opcja. No dobra. To w takim wypadku wróćmy sobie jeszcze raz do komnaty Kuro w górnej wieży. Zostało, czyli tak, mamy ostrze śmiertelności, którym w stanie jesteśmy zadać mu ranę i pozyskać jego krew, czyli to będzie jeden ze składników tego całego zapachu. Mamy ten kamień ze wsi Mibu i brakuje nam jeszcze jednej rzeczy, którą w zasadzie też mamy na wyciągnięcie ręki. Mianowicie, jeśli dobrze pamiętam, to jest taki kwiat. O, jest tutaj ten mały, jest mały. Jeszcze tylko zobaczę, czy czasem nie mogę go tutaj jakoś podsłuchać. Pani M nie mogę. I jego też nie mogę. Tak? Nie mogę, dobra. Więc będzie trzeba pokonać następnego bossa, żeby właśnie pozyskać kolejną cząstkę do tego zapachu. Cokolwiek tutaj jeszcze znajdziemy? Wow! Ej! Jest pozamykane? A nie, z tej strony możliwe się wejść. Wow! Co tu się dzieje? A bo one mnie zobaczyły, Jezus Maria, myślałem, że ktoś tutaj walczy. Sekiro. Is that the mortal blade? Tak. What are the rumors? According to the divine child of the inner sanctum, anyone who draws the mortal blade will meet death. Which means only one such as you can wield it then. When I drew out the blade and saw its crimson edge, I too died once. I see. The crimson edge. Listen, Sekiro. With the mortal blade,
You can now kill the undying. A truly terrifying weapon, don't you think? What are you trying to say? That sword is now yours. Who or what will you kill? You must be sure of the answer before drawing it. Okay. You're leaving, ja muszę, się dowiedzieć, o co chodzi z tym dawaniem napojów. Czy one tylko i wyłącznie w jakiś sposób pozwalają nam pozyskać informacje od jakiegoś tam NPC-a? Czy coś konkretnego robią fabularnie, tak stricte, nie? Dobra, słuchajcie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zabiliśmy kolejnego bossa, mini-bossa, także mam nadzieję, że w następnym odcinku również zaczniemy od bossa i mam nadzieję, że równie niewiele problemów nam przysporzy. Także dzięki za wasz czas, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny i do zobaczyska następnym razem. Na razie, pa, pa.